Cześć, dzień dobry lub dobry wieczór, jak kto woli, zależy kiedy kto ogląda. Ja akurat nagrywam wieczorem, więc bardziej dla mnie dobry wieczór. Jesteśmy przed. Witam oczywiście wszystkie akwarystki, akwarystów. Byłbym zapomniał o najważniejszym przywitaniu. Czyli jeszcze raz witam wszystkie akwarystki, akwarystów. Jesteśmy przed 540. Ze skalarami i zbrojnikami. Na razie, oczywiście, na razie. Słuchajcie, obiecałem Wam filmik z sadzenia roślin, dosadzania pozostałej obsady roślinnej, ale no tak się złożyło, że. Znaczy, złożyło się. W sumie uznałem, słuchajcie, że po prostu no nie ma sensu nagrywać filmu, jak sadzę rośliny. Znaczy był już taki filmik w drugiej części, kiedy zakładaliśmy to akwarium. I tak uznałem, że za dobrze tego nie widać, jak ja te roślinki sadzę. Więc doszedłem do wniosku, że po prostu nagram wam filmik, jak już, znaczy posadzę, a potem nagram filmik i po kolei pokażę wam z bliska wszystkie te rośliny, które dosadziłem. I oczywiście podam, co to za roślinki. No i myślę, że tak będzie ciekawiej. Także słuchajcie, poza tym, jak widzicie, efekt. Jest wody herbaciany, bursztynowy, zwał, jak to lubi, jak to woli. A to spowodowane jest tym, że w piątek byłem w lesie i uzbierałem szyszek olchy. Zrobiłem nalewkę, można by powiedzieć. No nie, żartuję sobie. Oczywiście zrobiłem wyciąg z szyszek olchy i dolałem litr takiego wyciągu tutaj do tego akwarium. Chciałem tym wprowadzić trochę tych garbników do tego zbiornika, żeby ta biologia jednak ruszyła dość mocno, bo zauważyłem, że od czasu do czasu jeszcze jakiś tam ta woda zaczyna mętnieć, zwiększam napowietrzanie, to wtedy się klaruje. No ale widzę, że ten pierwotniak próbuje ciągle jeszcze atakować. Poza tym, słuchajcie, no takie garbniki są zdrowe i dla ryb, i dla roślin, w ogóle dla wszystkich mikroorganizmów żyjących w akwarium, także uznałem. Poza tym, no jest to jakiś tam delikatny efekt, powiedzmy, czarnych wód, choć mnie on tak do końca się nie podoba. I na pewno nie będę tego chciał mieć, ale tak jak mówię, no zrobiłem to i będę to robił co jakiś czas, czyli taki wyciąg z szyszek olchy będę wlewał. Ten efekt taki herbaciany, on się będzie utrzymywał przez pewnie kilka dni, potem filtry to wyciągną. Jeszcze jakbym włożył wkład węglowy na przykład, no to wyciągną już całkowicie. Natomiast generalnie zamierzam zakwaszać raczej torfem tą wodę niż tymi szyszkami olchy. No tu oczywiście zmierzyłem pH, jak zrobiłem ten wywar, to pH miało 3,2. No więc można by ewentualnie takimi szyszkami olchy sobie obniżać, ale właśnie no, trzeba by tego było lać sporo i no, ta woda jest taka. Znaczy, jednym się może podoba taki efekt tych czarnych wód, mnie tak nie do końca, szczerze mówiąc. Ja wolę mieć wodę taką bardziej przejrzystą, bardziej krystaliczną. Dlatego będę zakwaszał torfem, oczywiście plus dwutlenek węgla. W tej chwili właśnie skończył mi się dwutlenek, skończyła mi się butla. Prawdopodobnie miałem nieszczelny układ, bo słuchajcie, starczyło mi, jedna butla starczyła mi na 2 tygodnie, druga na 2 dni. Także coś było nie halo. Znaczy, gość, który to nabijał, twierdzi, że jakimś tam rekompensatem mi da, czy coś. Także ja widzę, że on też tak do końca nie był chyba przekonany, czy te butle były nabite tak, jak należy.
No teraz, ponieważ no ja nawet nie przypuszczałem, że coś takiego może się wydarzyć, więc ja ich nawet nie ważyłem. W tej chwili tam przy tym człowieku, który tam się zajmuje tym napełnianiem, zważyliśmy pustą butlę. Jutro ma właśnie odebrać pełną, zważymy ją i zobaczymy. Teraz przynajmniej będzie pewność, że ta butla jest nabita w 100%. Do pełna i wtedy zobaczę, jeżeli ten dwutlenek znowu starczy na tak krótką, to znaczy, że gdzieś reduktor prawdopodobnie przepuszcza. Choć no nigdzie raczej nic takiego ani wiecie, to powietrze, no nie widzę, żeby inaczej ten dwutlenek, żeby gdzieś uchodził. Bąbluje normalnie, więc no trudno powiedzieć, ale z drugiej strony reduktor, który tutaj użyłem, on ma, nie wiem, 20 lat. Bo ja go używałem jeszcze w poprzednim, jak miałem Holendra z paletkami. Także nie wiem tak naprawdę, co może się w takim reduktorze zepsuć z rotametrem. No ale być może coś tam puszcza. Także nie wiem, zobaczymy. Podepnę jutro nową, napełnioną w 100%. Już będę miał pewność butlę i wtedy będę wiedział, czyja to była wina. Jeżeli, no tak jak mówię, jeżeli nadal będzie coś nie halo, no to będę musiał się zaopatrzyć w nowy reduktor. I cóż, no myślę tyle, jeżeli chodzi o takim tytułem wstępu. Natomiast może teraz przejdźmy do roślinek. Więc zmienimy kadr i będziemy lecieć po kolei z bliska wszystkie roślinki, które posadziłem. No to lecimy. Zaczynamy od prawej strony. Zaczniemy od hygrofilii. Jest to hygrofilia siamensis. Siamensis. Hygrofilia siamensis. Roślinka. Znaczy, generalnie oglądałem sobie te hygrofilie i zdecydowałem się na kilka odmian z nich. Brakowało mi tutaj takich, wiecie, drobnolistnych roślin, znaczy drobnolistnych. Ona nie jest aż tak drobnolistna, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. No, chciałem coś mniej więcej właśnie pokroju hygrofilii i dlatego wziąłem kilka sztuk różnych gatunków. No i zobaczymy, jak się to przyjmie, bo musicie pamiętać, że to też nie jest docelowe akwarium. Ja już to wspominałem ostatnio. Tutaj będzie w granicach 800 litrów. I w tej chwili, wiecie, to przygotujemy sobie wszystko, to się ładnie rozrośnie, te aranżacje zrobią się jak należy, w tym sensie, że anubiasy jak się poprzyjmują, mikrozoria na korzeniach, mchy ładnie poobrastają, to potem będzie prosto, tylko wiecie, zrobimy przekładkę do nowego akwarium i będzie cacy. Dlatego tych roślin w tej chwili może być troszeczkę dużo. Natomiast docelowo będzie, wydaje mi się, w sam raz. Myślę, że może nawet jeszcze coś tam brakować i trzeba będzie pomyśleć jeszcze o jakichś roślinach. Myślałem też o lotosie zielonym lub tygrysim czerwonym, ale no to jeszcze zobaczymy. To lotos rośnie bardzo szybko, to z nim nie będzie problemu. Najwyżej, jak już będzie nowe akwarium i będę widział dla niego tam miejsce, to wtedy po prostu kupię i wsadzę. Na razie tutaj nie będę wsadzał, bo no, ograniczyłby znacznie pewnie przestrzeń rybom do pływania. A to nie o to chodzi. Dobra, także no, czyli mamy pierwszą mamy hygrofilię, siamensis. I lecimy dalej. Słuchajcie, następny w kolejności to jest tutaj. O, czekajcie, damy troszeczkę wyżej. O, złapałem. Na korzeniu, posadziłem go na korzeniu. Zaraz zrobimy troszeczkę mniejsze. Myślę, że to będzie dobrze widać. I to jest, słuchajcie, taka bardzo ładna, dość spora odmiana Anubiasa, a mianowicie jest to Anubias Congensis Round, dokładnie, tak się ta roślinka nazywa.
Nie pamiętam, czy ja wcześniej miałem do czynienia z tym Anubiasem. W tej chwili, wiecie, no tych Anubiasów jest naprawdę ogólnie dostęp do akwarystyki. Jak ja wróciłem po latach do tego, to można się za głowę złapać, jaki teraz jest dostęp do roślin. No kiedyś były pospolite Anubiasy Barterii, Nana, natomiast no teraz są odmiany, o których wcześniej się nawet nie śniło, także to jest Congensis, on jest taki właśnie, rośnie taki dość większy, bardzo ładny, zresztą ładnie się prezentuje, jak widać, mam nadzieję. No i tyle, to jest drugi Anubiasek, znaczy pierwszy Anubias, druga roślinka w ogóle. Teraz polecimy dalej, tylko będę, nie wiem czy mi się uda, tak będę musiał wziąć jednak aparat i zrobić taki najazd, o tutaj jak widzicie u góry na korzeniu. Pewnie widać, mam nadzieję, że widać dobrze. No tu chcą, mają parcie na szkło Manakapuru i Philippine Blue. Widzę bardzo. Chcą zapozować. Okej, okay, no myślę, że widać, nie? To jest właśnie ten pospolity Anubias Barterii. I lecimy sobie dalej. A dalej będzie hygrofilia kolejna, tam na trzecim planie, bo ona też powinna urosnąć dość taka, słuchajcie, spora. I jest to hygrofilia Angustifolia rubra. Rubra, czyli rozumiem, że coś tam z czerwienią musi mieć wspólnego. Chyba, że się mylę, to niech mnie ktoś poprawi w komentarzu. Ona jest zielona, nie widzę tam żadnych, chociaż może gdzieś delikatnie przy łodygi ma jakieś takie czerwonawe. Ale z tego, co kojarzę, słowo rubra chyba z łaciny ma coś wspólnego z kolorem czerwonym. Ale nie wiem, może coś mi się pomyliło. W każdym bądź razie to jest taka hygrofilia. I pokażę Wam jeszcze na koniec ostatnią hygrofilię, żebyśmy załatwili sprawę hygrofilii. To przejdziemy sobie teraz do lewej całkowicie. O, tutaj jest. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Ta malutka kępka tutaj, którą widzicie, to jest hygrofilia taka dość popularna, bardzo ładna. Karymbosa, tylko że to jest karymbosa w odmianie mini, dwarf mini. A ona powinna rosnąć właśnie tak do maksymalnie do 10 cm i bardziej tak się rozrastać, wiecie, krzaczyć na boki, rozkrzaczać na boki, niekoniecznie do góry. No i ona jest na pewno troszeczkę ciemniejsza od pospolitej, znaczy pospolitej, od odmiany tej zwykłej karymbosy. Także to mamy hygrofilię załatwione. I teraz słuchajcie, przejdźmy sobie może jeszcze do anubiasków, no bo zostały jeszcze cztery różne anubiasy. Pokażę Wam takiego też bardzo, znaczy mało popularnego, mało rzadko hodowanego. O, jak widzicie, on ma takie liście strzałkowate, podobne do syngonium. I to jest, słuchajcie, to jest, już wam mówię, to jest Anubias w odmianie Gracilis. Anubias Gracilis. On też powinien rosnąć taki większy. I tak jak widać, znaczy widać, jakby był posadzony do podłoża, ale nie jest. Jest pomiędzy korzeniem a kamieniem w takim krążku jakby obciążającym go.
Także nie jest sadzony do podłoża, bo jak wiecie, no Anubias jest epifitem, którego tak podobnie jak mikrozorium zresztą, nie sadzimy do podłoża, tylko przyczepiamy właśnie do jakichś różnego rodzaju korzeni, kamieni, dekoracji. On potem wytwarza takie jakby, no, trudno to nazwać mackami, ale w każdym bądź razie te jego korzenie są takie, które się no, łapią tak do właśnie podłoża, do którego go tam przyczepimy. I to jest to. I zostały nam jeszcze dwie odmiany. I tam, jak widzicie, w oddali jest jedna z nich. I to jest, słuchajcie, to jest, no, ewidentnie mają parcie na szkło, rybcie. Odmiana właśnie Anubiasa nana, czyli te małe anubiasiki, drobnolistne, bo nana z tego co kojarzę właśnie oznacza drobnolistny. To jest ten i słuchajcie, i jeszcze gdzieś, aha, no tutaj, czekajcie, to jest to. Nie, tutaj, o, tu jest. Tu. O, weź się wyostrz. Na tym korzeniu. O, mam nadzieję, że nie chcę ostrzyć za bardzo. Mam nadzieję, że widać dobrze. To jest z kolei Anubias w odmianie Golden Coin. Także tyle. Jeżeli chodzi o roślinki, które posadziłem. Dobra, teraz taki szerszy plan i możemy jeszcze na zakończenie chwilę pogadać. Znaczy ja będę gadał. No taki miałem zamysł. To jest, myślę, że to są wszystkie rośliny, które posadziłem i one docelowo, być może jeszcze właśnie ten lotos wpadnie. Zastanawiałem się nad jakąś rośliną czerwoną, ale nie chcę mieszać z drugiej strony, bo takie wiecie, mieszanie kolorami zieleń, czerwień fajnie wygląda w holendrach. To jest jak mamy tam pierwszy, drugi, trzeci plan roślin i możemy sobie właśnie fajnie bawić się kolorami. Natomiast przy takich zbiornikach tego typu dla dyskowców myślę, że zostaniemy przy takiej jednolitej zieleni, jaśniejszej, ciemniejszej, ale jednak tylko zieleni, więc to znaczy wiecie, no jest tam z tyłu są dwie żabienice, jedna jest lamparcia, druga paper. I one mają czerwonawe liście, ale no jednak ta czerwień, wiecie, nie jest taka jak na przykład jest taka roślinka, słuchajcie, bardzo, bardzo fajna i dość popularna, która często jest wykorzystywana właśnie w Holendrach. Ona się nazywa Ludwigia, ale kurde, zabicie mnie, jaka to jest odmiana Ludwigi. Repens? Holender, zapomniałem. W każdym razie taka, no pewnie wiecie o jaką mi chodzi. Taka też drobnolistna, bardzo, bardzo ładna, czerwona, taka mięsiście czerwona. Oczywiście, jeżeli jest, ona jest generalnie ciężką rośliną w uprawie, żeby osiągnąć, wyciągnąć z niej ten czerwony kolor. Tam się nie obejdzie przy niej właśnie z dwutlenkiem węgla. No, więc nie jest to takie tutaj przy tych żabienicach, nie jest to ta czerwień taka aż wiecie, waląca po oczach. Poza tym te żabieńczki są tam z tyłu, na razie też jeszcze takie dość małe, niespecjalnie je widać. No, ale generalnie taki był zamysł. Mam nadzieję, że teraz jak to fajnie wszystko porośnie, głównie mchy jak obrosną, fajnie korzenie, potem zrobimy pierwszą przecinkę, no to powinno się już jakoś to prezentować. No myślę, że ten trawniczek też jakoś się zrobi fajnie.
Muszę Wam powiedzieć tylko, jeżeli chodzi ze strat w roślinach, to Blyksa mi się nie przyjęła. Blyksa, Blyksia. Nie wiem do końca, jak się to powinno wymawiać. Słyszałem i tak, więc trudno mi powiedzieć. A powiedzmy, zostanę przy tym, jak ja ją nazywałem, czyli Blyksa. Blyksa japonika, czyli Blyksa japońska. Jak pamiętacie, sadziłem ją tutaj na pierwszym planie, przy tych kamieniach. Poczekajcie, pokażę Wam mniej więcej, o co mi chodzi. Tutaj, jest jeszcze właśnie jedna ostatnia, która się ostała. Ona, widzę, że chyba rośnie, odbiła i być może z niej coś będzie. Natomiast, jak pamiętacie, te bliksy były posadzone tutaj, tu, o i tu, aż do samego końca tutaj. Jak widzicie, nie ma żadnej. Tu jakieś pozostałości jeszcze, pewnie coś tam widać, tak? Dwa takie listki. Widzicie? To jest jakaś pozostałość, z tego już nic nie będzie. Natomiast te tutaj, to nie są blykse, tylko to są te popularne trawki. Nigdy nie pamiętam ich nazwy, cholercia. Ale w każdym razie to nie jest blyksa, tylko taka dużo łatwiejsza roślinka w uprawie. A Blyksa, tak jak mówię, no została jedna, która jeszcze jest szansa, że coś z niej będzie, z tej kępki, że się przyjmie. I powiem Wam, że to jest fakt, że z tą Blyksą jest dość ciężko. Ona jest dość kapryśną rośliną i najtrudniejszy jest jej jakby start, początek. Ona po prostu lubi się właśnie, ma problem z aklimatyzacją w nowym zbiorniku i ma ciężko się przyjąć. U mnie, no jak widać, niespecjalnie się przyjęła. One się po prostu porozpuszczały. Liście zbielały, rozpuściły się i tyle z niej było. Ta jedna kępka została i no, może odbije i coś z niej będzie, i wtedy będę mógł ją jeszcze posadzić, rozsadzić na tutaj, no tu, gdzie były pozostałe, a który gdzie już nie ma, bo no taki był plan, żeby te kamienie właśnie tak nie były takie gołe, widoczne takim, tylko żeby właśnie były porośnięte na brzegach wszystkie krawędzie tutaj, gdzie się kończy kamień, żeby była właśnie taka fajna bliksa. No, ale to nie wyszło. Zobaczymy. Albo zwykłą trawką, jak ona, bo ona też miała problem, tak naprawdę, chociaż jest dość łatwą rośliną, to ona też tak przechodziła tutaj różne etapy. Najpierw ją glon zaatakował, miała ciężko z tego wyjść, zaczęła ciemnieć, wyglądała już jak siano praktycznie, potem zaczynała odbijać, potem znowu ciemniała. No teraz odbija, też zresztą widać, że już są młode, nowe kępki, gdzieniegdzie. Nawet Wam tutaj pokażę. O, czekajcie. Powinno być widać. Młodziutkie już takie, i tutaj na środku, i tutaj w tej też już widać tam takie młodziutkie kępki. Tu są anubiasiki, to jest nana, ten malutki tutaj, i tu jest drugi, bo rozleciał mi się po prostu. Była niby jako jedna sadzonka, ale jak próbowałem tam przyczepiać do korzenia, to się rozwarstwił i kłącza podchodziły, więc przykleiłem na kamyki i mam nadzieję, że tutaj sobie fajnie wyrosną. Natomiast te śmieci, które tutaj widzicie pomiędzy trawkami na piachu, są jeszcze pozostałości czosnku, który dzisiaj dostały rybcie. Dostały go rano, gdzieś koło 10:00, taką większą ilość, znaczy większą, no tak jak podaję zawsze swoim rybom czosnek. Przy okazji, no ja to robię tak, że oczywiście w prasce do czosnku zgniatam 3-4 ząbki, po czym zalewam je wrzątkiem, tak około pół litra wody,
No i on się parzy w tym wrzątku, tak zostawiam na do wystygnięcia po prostu. I podaję rybom. Dostały skalary, znaczy tutaj w tym akwarium dostały dzisiaj ryby, podobnie w Malawi. Pyśki też dostały, z tym, że pyśki to zjadły od razu, jak to pyśki. Tam u nich nie ma już nawet śladu po czosnku. Tutaj jeszcze coś tam zostało, ale to pewnie w nocy z kolei ancystrusy sobie opitolą i rano pewnie też już nie będzie śladu po czosnku. Zapyta ktoś, dlaczego parzę czosnek? Bo słuchajcie, kiedyś dawałem i dalej zresztą tak robię, będę robił, jak będę robił jedzenie dla paletek, jak już będą palety. To będę robił taki miks, gdzie oczywiście dodaję czosnek świeży, z tym, że to jest, wiecie, taki czosnek do podawania jakby na co dzień w pokarmie. I jego jest tam niewiele, bo ja na powiedzmy 2 kg mięsa, czyli no i pozostałych składników, które dodaję do tego swojego miksu. O miksie będzie też kiedyś film, jak już będę go robił, to pewnie zrobię jakiś filmik na temat miksu, jak ja przygotowuję sobie miks dla dysków. To słuchajcie, to na 2 kilo mięsa, tam pozostałe składniki, to pewnie wychodzi 3 albo nawet lepiej, ponad 3 kg, no to jakieś 3 ząbki daje czosnku, więc to są takie, można powiedzieć, śladowe ilości. Natomiast raz na kwartał, czasem częściej, to też zależy, jak patrzę na ryby, widzę, jak one się czują, jak wyglądają. Jak coś już widzę, że może być coś nie halo, to wtedy częściej, ale tak profilaktycznie to raz na kwartał podaję właśnie taką jakby skondensowaną dawkę czosnku. On jest, ale parzę go właśnie dlatego, że czosnek taki całkiem surowy w takich ilościach, jak ja tutaj właśnie wrzuciłem, gdyby to ryby taki całkiem surowy czosnek zjadły, mogłyby mieć problemy z jelitami, mogłoby im tam poparzyć jelita. Gdzieś czytałem takie opracowanie właśnie na ten temat, że taki surowy czosnek jest zbyt po prostu mocny dla przewodu pokarmowego ryby. A jak go sparzymy, no to on zachowuje wszystkie te swoje właściwości antyseptyczne, witaminy i tak dalej, natomiast mięknie i do tego właśnie te takie, no nie wiem jak to nazwać, znaczy jego jakby ta ostrość przysłowiowa tak zwana jest, no zmniejsza się, tak? Jest łagodniejszy po prostu w spożyciu. No wiecie, to tak samo jak jemy na przykład czosnek surowy na chlebie, czy tam, nie wiem, taki dodany, wiecie, bezpośrednio roztarty ząbek czosnku, a na przykład zupę czosnkową, no to pewnie wiecie, o czym mówię. Jedząc tak na surowo, on jest faktycznie taki dość ostry, nam się wydaje, natomiast w zupie, no czujemy jego zapach, natomiast ten smak już nie jest taki intensywny, taki mocny. No i właśnie na tym to polega, żeby troszeczkę zniwelować poprzez zaparzenie go. Dobra, tyle o czosnku. No myślę, że chyba to wszystko, bo jak zwykle się rozgadałem, miało być tylko o roślinkach, a powiedziałem o 5 różnych tematach. No ale mam nadzieję, że te roślinki, kurczę, fajnie się poprzyjmują, bo jak widzicie, walka z glonem chyba dobiega końca, bo no, jest ewidentnie w odwrocie. Troszeczkę jeszcze glona zielonego gdzieniegdzie widać. Natomiast no, helmety, kosiary robią swoje, helmety czyszczą wszystkie powierzchnie twarde, kosiareczki opitoliły. Ostatnio widziałem, bardzo ładnie wyczyściły mi jedną z tych bucefalandry. Ona była taka też już biedna, porośnięta krasnorostem.
A kosiara go opitoliła pięknie. I jest teraz budka czyściutka, ładna, zieleniutka. Nie ma grama na niej. No i podobnie mchy. Widać też już większość mchów, bo na nich też było dość sporo glonu. Też już zaczynają ładnie odbijać. Trzeba będzie je wkrótce delikatnie przyciąć, żeby się fajnie rozkrzywiły na boki, a nie ciągnęły do góry. No ale to myślę, że jeszcze tydzień i taką pierwszą przycinkę mchów trzeba będzie zrobić. No i tyle. No i teraz tylko czekać na. Aha, wkrótce, za kilka dni powinien przyjść mi kubełek. Więc będziemy podpinać kubełek, no to zrobimy z tego film, pokażę Wam, jakie wkłady stosuję i odpalimy go, zobaczymy, jak on będzie hulał. To jest jeden temat no i potem pomyślę już po pierwszym, pojadę po kolejną partię zbrojników. Myślałem też o lorikariach. To też w sumie zbrojniki, tylko takie fajne. Mam nadzieję, że wiecie, jak wyglądają lorikarie. Mam upatrzone dwie odmiany: Orinoco Atabapo i Red, czyli czerwone. Ta czerwona dość popularna, natomiast ta druga niekoniecznie, bardziej rzadka odmiana, ale też bardzo ładna. Także myślę, że chyba sobie kupię te dwie odmiany tych Loricarii. Dokupię na pewno L333 w odmianie, bo ja tutaj mam w odmianie żółtej dwie sztuki, ale dokupię jeszcze prawdopodobnie dwie lub trzy sztuki w odmianie białej, bo już mam namiar i kupię. I prawdopodobnie jeszcze dojdą tutaj Big Spoty, czyli L201. I na pewno będzie jeszcze kilka Green Dragonów. No bo tak jak mówiłem, zanim się swoich dochowam, to jeszcze troszeczkę wody z osmozy zleci. Więc kilka sztuk dokupię. Aha, no i jeszcze sobie planowałem 519. Poczytałem troszeczkę o tych wszystkich zbrojnikach i te, które będę dobierał tutaj do tego zbiornika. No tak jak mówię, to nie będzie docelówka, bo ten zbiornik będzie docelowo te ryby, które tutaj będę gromadził, będą w 800, więc teraz młodziutkie, to im tutaj spokojnie sobie poradzą. Natomiast myślę, że na jesieni lub początkiem zimy uda się już postawić tą docelową 800 i wtedy no to będzie jak znalazł dla nich zbiorniczek. I na pewno się będą czuły świetnie w takim dużym, dużym baniaczku. Natomiast co miałem mówić, staram się dobierać obsadę, jeżeli chodzi o zbrojniki, taką, żeby się ze sobą nie krzyżowały. Tam mniej więcej poczytałem sobie o tych łańcuchach RNA i DNA, które są ze sobą spokrewnione i które właśnie mogą się krzyżować przez to. Natomiast no na pewno 201 z 333 nie ma opcji, żeby się skrzyżowało, a tak samo 519. 333 biała i żółta oczywiście będzie się krzyżować, ale będą wychodziła część białych, część żółtych, więc to też raczej nie ma żadnego problemu, bo to czystej linii czysta czystki trójki będą, tylko właśnie w odmianie bądź białej, bądź żółtej. I co? No dlatego też właśnie między innymi wstrzymuję się z zakupem Snow White'ów. No bo to jest jednak Ancestrus SP, jakby na to nie patrzeć, tylko po prostu odmiana kolorystyczna i on by się na pewno z Green Dragonami skumał. No i wtedy to już nie wiadomo, co by z tego wyszło. A takich rzeczy właśnie chcę unikać. Także Snow White są zarezerwowane już do innego zbiornika, kolejnego, który będzie z małymi pielęgniczkami i wtedy tam pójdą sobie Snow White'y.
No i myślę tyle. No, jeszcze jak mi się uda gdzieś znaleźć kiryski szmaragdowe, to być może dokupię szmaragdowych kilka sztuk, a jak nie, to powiększę statko tych, które mam, czyli Orange Venezuela, bo na dzień dzisiejszy mam 5 Orange Venezuela i 4 sztuki Sterbi. I ewentualnie powiększę jeszcze, dokupię też z innego źródła, żeby troszeczkę wymieszać krew. Dokupię jeszcze kilka Sterbi, kilka Orange Venezuela. No generalnie myślę, że jak one dorosną, to powiedzmy takie 20 sztuk kirysów, jak będzie w 800 litrach, to powinno być ok. To taka ekipa sprzątająca powinna sobie poradzić. No i myślę tyle, słuchajcie, no, na tą chwilę to wszystko, co miałem Wam do przekazania. Także obsada roślinna jest już kompletna, nic tutaj więcej nie dosadzamy. Teraz tylko trzeba po prostu cierpliwości i poczekamy, aż to wszystko ładnie się rozrośnie. Przede wszystkim hygrofilie, troszkę mikrozoria, bo tak naprawdę anubiasy, no to chwilę im na pewno zajmie, zanim one odbiją i urosną, bo jak wiecie, są to rośliny wolnorosnące. Natomiast żabienice, hygrofilie to powinny fajnie nam tutaj urósć, zwłaszcza, że tutaj jest podawany ten dwutlenek węgla. Dzisiaj, słuchajcie, też lałem, nie mówiłem Wam, lałem też pokrzywę, wywar z pokrzywy, którą też stosuję. Ja to robię tak, że tutaj, parzę, zbieram sobie pokrzywę na ogródku, młode takie, te wiecie, górne liście, bo to jest najlepsze. Zostawiam tak, jakby robić, jak wiecie, jak robicie sobie ziółka na przykład, nie? No to zaparzacie i przykrywacie, i one tam naciągają ładnie. Tak samo ja robię z pokrzywą, i teraz taki właśnie wywar leję tutaj do tego akwarium, do dysków. Pokrzywa ma bardzo dużo żelaza, i to jest. Taki wywar jest świetny jako uzupełnienie zamiast lania chemii, takich wiecie, gotowych nawozów, które można dostać dla roślin. No to ja suplementuję właśnie takimi naturalnymi składnikami typu właśnie pokrzywa. Natomiast kilka liści też oczywiście wrzucam, bo tu są zbrojniki, więc one sobie też spokojnie to zjedzą. Natomiast resztę tej pokrzywy wrzucam już do pyszczaków i one się nią zajmują w ciągu kilku godzin. Taka, powiem Wam, naprawdę duża garść pokrzywy potrafi zostać przez nie zjedzona. No tutaj akurat, jeżeli chodzi o pokrzywę i naturalne, bo tak wspomniałem o zamienniku pokrzywy, to znaczy zamienniku gotowego preparatu, tu jest taki uśmieszek do mojego ulubionego hejtera. On na pewno będzie wiedział, bo on tylko rzeczy, absolutnie nic naturalnego, absolutnie takie tylko kupne. Tak w ogóle, co prawda nie wiem, czy jest sens mówić do niego, bo on i tak nie ogląda tych filmów. On ostatnio sobie takie hobby. Oskar, do ciebie mówię oczywiście, ale pewnie nie odpowiesz, bo ty nie oglądasz tych filmów, tylko teraz zauważyłem, masz takie hobby, że co wrzucę, to od razu łapka w dół i tylko tyle. Więc nie sądzę, żebyś nawet wchodził i oglądał, tylko takie sobie zrobiłeś hobby, żeby sobie łapkować. Fajnie, mnie to cieszy generalnie, bo no pewnie mama ci dalej nie kupiła akwarium i dalej jesteś taki sfrustrowany i zły na cały świat i musisz, wiadomo, na kimś się wyżyć, najlepiej na YouTuberze. Więc dobra, ja tam nie mam z tym żadnego problemu, z tymi twoimi łapkami w dół. Dla mnie to dobre, bo mam nadzieję, chociaż nie wiem, czy jest sens zdradzać ci taką tajemnicę Poliszynela, bo ty być może nawet nie wiesz, że jak łapkujesz, nieważne czy w górę, czy w dół, to i tak zwiększasz mi zasięgi. No ale dobra, no już trudno. Wygadałem się.
Także, no ale nie ma sensu gadać, bo on i tak tego pewnie nie obejrzy, bo on nie ogląda już moich filmów. Obraził się na mnie bardzo mocno i tylko pakuje łapki w dół. Także pozdrawiam cię. Gdybyś jakimś cudem ci się bardzo nudziło i akurat byś obejrzał ten film i nie przewinął, bo być może przewijasz, tylko wchodzisz, patrzysz, przewijasz i film, który tam trwa 20 minut lub pół godziny, u ciebie to jest minutka. Może akurat natkniesz się na tą wypowiedź, więc no to trzymaj się ciepło i trzymam kciuki. Bądź grzeczny, to może mama kiedyś kupi ci to akwarium. Pozwoli ci trzymać rybki w domu. No, a do wszystkich pozostałych, oczywiście, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika i do zobaczenia w kolejnej produkcji. Hejka, pa, pa!